Autostradą od węzła Krzyżowa, gdzie łączą się A4 i A18 do Wrocławia, już teraz dziennie jeździ około 100 tysięcy samochodów. Droga nie ma pasów awaryjnych, więc jej rozbudowa jest absolutną koniecznością. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad najpierw chce ustalić, czy autostrada ma przebiegać w obecnym śladzie, czy też lepsze będzie utworzenie całkowicie nowej drogi. Ogłoszono w tej sprawie dwa przetargi. Pierwszy z nich dotyczy A4 od Legnicy do Wrocławia. 5 firm zainteresowanych jest opracowaniem dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla budowy bądź rozbudowy A4 na odcinku Krzyżowa-Legnica. Wartość ofert waha się od ponad 10 do prawie 15 milionów złotych. Drugi przetarg dotyczy odcinka od Legnicy do Wrocławia oraz ewentualnego przebiegu drogi ekspresowej S5. Przeanalizowane zostaną trzy warianty drogi. Opracowanie dokumentacji dla budowy bądź rozbudowy autostrady od Legnicy do Wrocławia i budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Sobótka-Bolków chciałoby zrealizować 4 firmy, które to złożyły swoje oferty. W obu postępowaniach kwoty, jakie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówień, mieszczą się w założeniach. Teraz komisja przetargowa przystępuje do weryfikacji ofert. Po wyborze najkorzystniejszej oferty nastąpi podpisanie umów z firmami projektowymi. Kształt nowej autostrady poznamy w 2024 roku. Przyszła A4 ma mieć po 3 pasy ruchu w każdą stronę oraz pas awaryjny. Jej budowa rozpocznie się najwcześniej za 5 lat i ma się zakończyć w 2030 roku.